Witam Was, moi drodzy. Słuchajcie, pamiętacie może tą Motorola G6, którą kupiłem w Lombardzie za 50 zł z uszkodzonym tutaj wejściem ładowania? Słuchajcie, zrobimy dzisiaj sobie taki test, że tą Motorola G6 podłączymy do tego tutaj magicznego zasilacza. I oczywiście o co chodzi? Nie mam do tej Motoroli oryginalnej ładowarki z funkcją Turbo Power, dlatego ten zasilacz wystąpi w roli takiej ładowarki. Teraz przełączmy się na chwilę na Firefoxa, żeby Wam pokazać, o co chodzi. Zobaczcie, tutaj na MGSM jest opis, że szybkie ładowanie Turbo Power. O co chodzi z tym Turbo Powerem? Z tym Turbo Powerem, jeżeli sobie na przykład wejdziemy na Allegro i poszukamy oryginalnej ładowarki Motorola z Turbo Power, widzimy, że ma 3 tryby ładowania: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1,5A. Czyli jakby sobie to pomnożyć, 5 razy 3 da nam 18 W, 9 razy 2 da nam 18, 12 razy 1,5 da nam 18 W. No jest tutaj moc 18 W. I teraz zrobimy sobie taki eksperyment właśnie na tym zasilaczu. Słuchajcie, ja mam ustawione tutaj w tej chwili 5V 3A. Zobaczymy, jak się zacznie zachowywać. Troszeczkę słaba jakość jest. Czekajcie, może przetrę troszeczkę obiektyw albo włączę oświetlenie. O, tak będzie lepiej. Widzicie, od razu lepiej widać. 5V 3A. Na razie jest zasilacz wyłączony. Kabelek jest odłączony. Podłączymy sobie kabelek. Słuchajcie, będę robił to z ręki, także wybaczcie. Złapię na chwilę telefon. Dobra. Kabel podłączony do Motorola. Motorola jest wyłączona. Włączamy zasilacz. Zobaczymy, jak to się zacznie zachowywać. 5V. 450. Zobaczcie, co się dzieje. Na razie nie ma tutaj napisu Turbo Power. Wskoczyło 1,5 A już. Także powinno być już ta Turbo Power. Jest, wyskoczyło, widzicie? Turbo Power tutaj, że jest ładowane teraz no większym prądem, 1,5 A. I teraz zabawimy się w taki eksperyment, że ja tutaj zwiększę do 6V, mam wiadomość, no gadu gadu, i patrzcie, obserwujcie, co się będzie działo. 5,3, 5,4, 5,5, 5,7, 6V. 6V jest teraz ustawione. Już mamy 16W. Czyli patrzcie, 2,7 A pobiera przy 6V. Oszukaliśmy troszeczkę jakby telefonik, że niby on myśli, że dostaje ładowanie z oryginalnej ładowarki chyba. No i powiem Wam, że przy takim ładowaniu 14W naprawdę szybko to idzie. 23%. Mógłbym zrobić taki mały test, żebym na przykład odliczał sobie czas, ile 1% zajmuje czasu przy 14 watach. Co jest najlepsze, że przy takim obciążeniu już mi się załączył silny wiatraczek w tym zasilaczu. Coś pięknego. Poczułem potęgę po prostu szybkiego ładowania, taką namiastkę. Powiem Wam, że patrzcie, już 24. Nie wiem, czy nawet minuta minęła. To potem będzie można sobie sprawdzić na filmiku. No to robimy dalszy eksperyment. Lecimy na 7V. Zobaczymy, jak to się będzie zachowywało. Mam nadzieję, że nie uwalę telefonu, bo ta motka jest w sumie fajna. 7V. 18W. Czyli, kurczę, powiem Wam, że już chyba osiągnąłem maksimum, co ten telefon potrafi chyba z siebie dać. A gdzie tu do 9V?
No teraz to już naprawdę powinno szybko ładować ten telefon. 25%. Wiecie co, ja włączę stoper. Tak z ciekawości. Albo zrobimy inaczej. Ja teraz sobie zatrzymam stoper, wyzeruję go. Jak wskoczy na przykład 26, to go włączę. I zobacz. Ups, telefon się włączył. Słuchajcie, telefon się włączył. 0 A, 7 V. I chyba uwaliłem telefon. Odepnę go od ładowania. Zejdę z powrotem na 5 V. Prawdopodobnie uwaliłem telefon. Także lecę na 5 V. Dokładnie nawet dam 4,90. 3 A. Wiecie, że mogłem uwalić telefon. To jest bardzo, bardzo prawdopodobne. Podpiąłem na 5 V. Skakuje 436. Jest piorun. Czyli wygląda na to, że nie mogę przekroczyć. Ładuję. 1, 2. Czyli taką optymalną tutaj. Optymalnie mogę mu dać 6 V. Chociaż teraz nie wskakuje coś dziwnie. Turbo Power się włączył, ale nie wskoczył mi tutaj na więcej wata. Powinien ich na te 14. Chwila, jeszcze coś zrobię. Może on wykrywa zmiany na 5, 5, 9. No, wykrywa. Skoki, widzicie? Jakiś tam układ w telefonie wykrywa po prostu zmianę tych voltów i już ma 15 W. Dobra, czyli odkryłem, że przy tych 6 V mogę, powiedzmy, tak w miarę bezpiecznie go ładować, ale jeszcze coś się pobawię. Spróbuję wejść tak na mniej więcej 17 W. Oj. Mam 6,1. 17 W. No i to chyba będzie już takie optymalne. Bardzo blisko jestem tej granicy maksymalnej wydajności ładowania tego telefonu. On ma 18 W, także 6,1 V przy 3 A ustawionych. Telefon ładuje się, pobiera 17 W. Czyli ładowanie będzie bardzo szybko szło. No i teraz sobie zobaczmy mniej więcej ten test. Ile będzie 1% szedł? 27%. To już będzie na koniec taki teścik. Ile 1% zajmie mu? O, 28%. Włączam stoper. I powiem wam dokładnie, ile mniej więcej 1% będzie ładowany ten telefon. 13, 14, 15 sekund minęło. Cały czas muszę tutaj kontrolować to. 14 teraz watów pobiera. 28. Szkoda, że nie mogę podtrzymywać do tych. O, 29. 1% 30 sekund. 30 sekund 1%, czyli 10%. To będzie 300 sekund. Ile to będzie minut? To już 2, 4, z 5 minut? Jakoś tak. Trzeba sobie to policzyć. 29%. Zaraz powinno skoczyć 30, jeżeli będzie tak równo szło. Minuta. Minuta 5. No widzicie, nie jest to takie liniowe, bo już minuta 12, czyli tak jakbyśmy liczyli od 30, to już o 30. Czyli teraz zajęło ile? 50 sekund. 50 sekund ten 1%. Może to też być różnie liczone, także przy stanie
naładowania 50% akumulatora, ten czas może być już całkiem inny. Trudno mi to powiedzieć, naprawdę. Musiałbym, kurczę, zrobić taki test od początku do końca, ale to myślę, że chyba nie ma większego sensu. Natomiast telefon jest ładowany takim tutaj napięciem i prądem. 6V, 2,5, 2,8 A. Tak skacze, no nawet 17W. 17W najwięcej w najwyższym skoku. Ale nie wyłącza się telefon i dosyć naprawdę szybko się ładuje. W porównaniu do takiego ładowania pod USB-kiem 5V, tam nie wiem, 1,5 A, no to jest o wiele, wiele, wiele szybciej. Także to był taki eksperyment z Motorola G6. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. I jakieś tam wnioski można z tego wyciągnąć. Także to by było na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się.